Witam. Dzisiaj otworzymy sobie wielką paczkę, ale najpierw chcę Wam pokazać, co sprawiłem sobie na eBayu. To jest telewizor. Nie byłoby w tym sumie nic ciekawego, gdyby nie to, że dałem za niego dychę, a jest praktycznie nówka. Wyobraźcie sobie. Tutaj, popatrzcie, mam książki do niego wszystkie papiery, płyta nawet z instrukcją obsługi. Pilot praktycznie, jak widzicie, nieużywany, a wiadomo, że po dłuższym używaniu te przyciski są albo pogniatane, albo lakier zdarty, coś, a tutaj nic się nie dzieje. I też druga sprawa, zależało mi na telewizorze, który będzie miał, tu już Wam pokazuję, wszystko to, co mi jest potrzebne, a więc tutaj, no to akurat jest jakieś złącze serwisowe, ale ma wejście do komputera VGA i wejście dźwięku, tutaj ma HDMI, port. Ma wejście RGB plus dźwięk i plus jeszcze cyfrowe. Tutaj ma wyjście wideo i audio, dwa kanały. Także fajna bardzo sprawa. Tu mamy oczywiście rozłącze, to jest wejście i wyjście. Również RGB i również kompozyt. No i wiadomo, złącze antenowe. I tu jeszcze z boku mamy również kompozyt. Wejście audio. Oczywiście tutaj mamy moduł CAM, to mi tam nie będzie potrzebny. HDMI, USB, no i jeszcze wyjście słuchawkowe. I tu jest jeszcze S-Video. Także wszystko to, co potrzeba. Teraz przejdziemy sobie z drugiej strony. Jeszcze chcę Wam pokazać, jak telewizor działa. Tutaj mam ustawiony, włączony komputer. Komputer w rozdzielczości Full HD, więc bez problemu powinno to działać, ale nie działa. O, działa. Ok. Też zależało mi również, żebym jednym przyciskiem mógł sobie na przykład przełączyć, zrobić o coś takiego, jak chcę używać na przykład retro komputera, to wtedy obraz 3/4 nie jest takie porozciągane wszystko. I to jest fajna rzecz. Też jednym przyciskiem sobie przełączam wyjścia, jakie chcę, z jakich chcę korzystać i tak dalej. Także bardzo fajna rzecz. Za takie pieniądze, 10 euro, to naprawdę fajne. Napiszę w opisie filmu, czy tam w tytule, jaki to jest typ telewizora, to wtedy będziecie mogli sobie coś takiego sami poszukać, jakbyście chcieli. Teraz byśmy się zabrali za tą paczkę, ale myślę, że zrobię tutaj sobie cięcie i dopiero Wam pokażę, jak już będę miał ją trochę odpakowaną. I razem sobie otworzymy, zobaczymy, co my tutaj mamy. Dobra, mamy otwarte, w środku mamy papier i dużo chrupek. A teraz ktoś chce chrupka? Wiecie co, ja sobie te chrupki pozbieram najpierw, żeby nie narobić w domu za dużego bałaganu i będziemy dalej otwierać. Tu sobie przygotowałem pudełko na chrupki i jedziemy. Próbujemy się do tego dobrać. Folia bąbelkowa. Żeby bez chrupek było. I mamy tak. Nie wiem, co mamy. Mamy pudełko. Pudełko zawinięte w taśmę i w folię bąbelkową. Zaraz będziemy je otwierać. Kolejne jakieś pudełko mamy. Zawinięte w taśmę i w folię bąbelkową. Trzecie pudełko. I tu mamy kolejną paczkę. I tu, jak widzicie, jest kabel. I to już sobie będziemy otwierać pomału. Razem. Proszę bardzo. Zasilacz. Ci, którzy wiedzą, to już wiedzą, że to będzie coś z Commodora. I to będzie to. O! I to jest najważniejsza rzecz tego wszystkiego. Amiga 1200. Oho! Tak jak myślałem, że trzeba ją będzie rozebrać, zobaczyć, tam prawdopodobnie dysk twardy lata. No nie wiem, zobaczymy w jakim stanie. Słuchajcie, dotarło to z Polski do Niemiec. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Patrzymy, co tu jeszcze mamy. Pełno chrupek.
i chyba nic więcej, więc zaraz sobie pootwieram te paczki i pokażę wam, co jest jeszcze w tych pudłach. Tak, rozszerzenie pamięci Fastram, prawdopodobnie to będzie 8 giga. Bateria wylana, brudne, trzeba będzie tu czyścić, nie wiem, mam nadzieję, że da się je uratować. Zaraz będziemy wylutowywać baterię i próbować to reanimować. Mamy myszkę, myszka okrągła, mam taką jeszcze jedną, tak, taką samą jeszcze jedną okrągłą, nie mam tej trumienki. Joystick, wygląda na sprawny. Co my tu jeszcze mamy? Kabel S-Video. Nie wiem, co to jest za kabel. Zobaczymy. To chyba jest do monitora jakiegoś amigowego. Nieważne, sprawdzę to później. Tu mamy kabel antenowy. Czy antenowy, to mnie nie, raczej nie będzie interesowało. Tu jakiś taki przełącznik antenowy z kolei znowu. To też. I przewód, nie wiem, też jakiś taki do monitora. Tak, to jest wszystko, co mamy w tym pudełku, plus dwa pudełka z dyskietkami. Odwrócę pełne dyskietek, co na nich jest, trudno mi w tej chwili powiedzieć. W każdym razie taki to jest nabytek. To pudełko to jest jakieś takie drewniane, słuchajcie, ciężkie pudełko. Można komuś głowę rozbić. Także tyle mam. Zaraz tą Amigę rozbierzemy do środka, zobaczymy, co tam jest. Jak wszystko będzie w porządku, to ją podłączymy, sprawdzimy, czy działa. No i dalej zobaczymy. Po otwarciu wygląda to w ten sposób. Tak jak mówiłem, lata sobie twardy dysk i to nie jest fajne. Klawiaturę odczepię. I tak. On se tak leżał, przełożony karteczką, słuchajcie. Dobrze, że najpierw wpadłem na pomysł, żeby ją otworzyć, a nie od razu włączać, bo to by mogło się bardzo źle stać. Tu widzę, jakieś kabelki są pourywane. Prawdopodobnie tak miało być, mam nadzieję. Bo jak nie, to nie wiem. Ja oczywiście prawdopodobnie i tak tu będę używał karty SD, ale no, nie wygląda to najlepiej, popatrzcie, brud w środku, no ale odkurzymy, posprawdzamy wszystko i zobaczymy, jak będzie dalej. Dysk twardy, no chyba w transporcie go szlak trafił, pokażę wam i posłuchacie, jak on działa. Także tak, chwilę se popyka, no i niestety nic z dysku nie czyta. Sama Amiga jest sprawna, stacja dyskietek jest sprawna, bo już wkładałem dyskietkę, także czyta. No z pamięcią jeszcze tutaj posiedzę, no i zobaczymy, co się dalej da z tym zrobić. Dysk jest, tak jak pokazywałem, uszkodzony. Klawiatura niestety też, jak widzicie, on. Tutaj folia jest pęknięta. Kurczę, jak to najlepiej wam pokazać? Tak chyba, o! Nie wiem, czy to się stało w transporcie, czy już było. Mogło w transporcie, jak ten dysk sobie latał, no to mogła ta folia się uszkodzić. Już nową klawiaturę zamówiłem, a dokładnie używaną. Bez jednego przycisku tutaj tego, ale to przycisk ja sobie stąd wezmę. I dalszy film będę robił, jak już będzie sprawna klawiatura. Znaczy dalszą część filmu, a właściwie drugą część. Jak będzie sprawna klawiatura, to sobie dalej po wszystko będziemy mogli sprawdzić. A na razie, na dzisiaj będzie na tyle z Amigi 1200. Hej, do następnego razu.